already carved in the air. I won't light a flame, it's already burning when you are near. Dziewczyny, czy wy musicie już tutaj warczać na siebie od samego rana? Musicie warczeć, dziewczyny? Chyba nie. Oj, zachwiałam się. Dzień dobry, witam się z wami serdecznie w nowym dniu, w nowym vlogusiu. Moja obstawa oczywiście jest już razem ze mną. Na dole ja już odwiozłam Mateusza, teraz zrobiłam sobie kawusię i zaczynamy. Żyćko, prawda? Meluśka, a ty ganiasz ogon, robisz taki poranną gimnastykę, tak? Poranna gimnastyka w formie ganiania swojego ogona, tak? A kotysia leży, powiedzmy grzecznie. Tak? Tylko ty dzisiaj rozrabiasz, tak? Dobra. Życzę wam oczywiście cudownego dnia i zapraszam na mojego vlogusia. Zabieram się za przygotowanie cynamonek dyniowych. Oczywiście zacznę od przygotowania ciasta drożdżowego i do przygotowania ciasta drożdżowego potrzebujemy następujących składników. 60 g cukru, 550 g mąki pszennej, 2 kopiaste łyżki pióre z dyni, 200 ml ciepłego mleka, 40 g świeżych drożdży, jedno jajko, jedno opakowanie cukru wanilinowego, można pominąć,
lub można dodać kilka kropel ekstraktu z wanilii, 100 g masła, druga połóweczka pójdzie do masła cynamonowego, do którego oczywiście będziemy potrzebować cukier oraz cynamon. Drożdże oczywiście należy rozkruszyć i wykonać tak zwany zaczyn. Do zaczynu dodaję jedną łyżkę cukru, no dobra, tak z półtorej łyżki cukru. Rozpuszczam drożdże z cukrem. Dolewam 1/4 200 ml mleka, czyli tak 50, żeby się drożdże rozpuściły. I dodaję 2 łyżki mąki pszennej, zawsze tak robię. Zostawiam do wyrośnięcia na 15 minut, oczywiście w ciepłym miejscu. Zaczyn bardzo ładnie urósł i opadł. Proszę bardzo, wygląda tak. Urósł i opadł, tak jak Wam wspomniałam. A teraz już zabieram się za wykonanie właściwego ciasta. I do misy miksera dodaję po kolei. Przypominam, 550 g mąki pszennej. 60 g cukru. Oczywiście to jest pozostałość po zaczynie. Jedno opakowanie cukru wanilinowego, szczyptę soli, bo o tym zawsze zapominam, jedno jajko, dwie kopiaste łyżki pióre z dyni, będzie bardzo smaczny posmak i przede wszystkim piękny pomarańczowy kolor. To będą moje kopiaste, tak jeszcze połóweczka. Okej, oczywiście. Oczywiście wyrośnięty zaczyn. Jak jest zimno w mieszkaniu, to ja zawsze sobie zaczyn wstawiam do piekarnika nagrzanego tak do 50 stopni Celsjusza i tam pozwalam mu wyrosnąć. Ewentualnie jak coś gotuję na kuchni, to stawiam sobie obok garnka, w którym się gotuje coś i też tam właśnie mi wyrasta. To taka mała moja podpowiedź, ale zapewne Wy też tak robicie. Mleko, oczywiście pozostałość, którą wzięłam do zaczynu, wlewam od razu. Na sam koniec dodam tak na wpół roztopione masło, ale najpierw miksowanko tego, co tutaj wszystko dałam. Dobra, czyli zamykam i miksuję. First time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. Afraid of falling in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. Cause you took my scar. Okej, wydaje mi się, że ciasto jest już wyrobione. Troszeczkę włączyłam więcej światła, bo jakoś tak mam wrażenie, że ciemno dzisiaj jest. Tak jak widzicie, ciasto się nie klei. Także teraz już zostawiam do wyrośnięcia na 1 godzinę, a później będziemy tworzyć cynamonki, czyli tak tradycyjnie trzeba rozwałkować będzie ciasto na prostokąt, posmarować masłem, zwinąć rolatkę i pokroić. Mam nadzieję, że będzie smakowite. Liczyłam, że
Będzie taki, wiecie, oszałamiający pomarańczowy kolor od tej dyni, ale jak mam być z Wami szczere, no to takiego widzicie. Oszałamiającego pomarańczowego koloru to nie ma, a liczyłam, że naprawdę będzie taki intensywnie pomarańczowy. Jakby może dać całe to opakowanie tego purée, to może byłoby bardziej pomarańczowe. A ja dodałam, tak jak widzieliście, 2,5 łyżki. Więc no, takiego spektrum to nie ma. Ewentualnie jeszcze barwnik spożywczy, prawda? Ale nie wiem nawet, czy jest taki pomarańczowy barwnik spożywczy. Trzeba by było rozejrzeć się za czymś takim w sklepie. No dobra, ale to już pomijając ten fakt, zostawiamy do wyrośnięcia na 1 godzinkę. Oczywiście przykrywając. Ciasto bardzo ładnie urosło i opadło, a teraz biorę się za wykonanie masła cynamonowego. Do wykonania masła cynamonowego potrzebujemy 100 g masła, miękkiego oczywiście, żeby było łatwo nam tutaj je rozcierać. Trzy łyżki cukru, około 3 łyżek. Jeżeli lubicie mniej słodkie, to możecie dodać troszeczkę mniej. To też w zależności od Waszych upodobań. Do tego około 2 łyżek cynamonu. I dokładnie wszystko ze sobą mieszamy. Ciasto wyciągamy na stolnicę podsypaną mąką. Troszeczkę się widzę, że tleni, jakoś tak rozmiękło. Zagniatamy, żeby odpowietrzyć. Wałkujemy na prosto. Thank you.
drożdżóweczki gotowe wyglądają tak. Tak troszeczkę mają taki ładny pomarańczowy kolor, ale to jeszcze nie o to mi chodziło, bo mi chodziło o taki, wiecie, prawdziwy dyniowy kolor, więc nad kolorem to trzeba będzie się zastanowić, jak go uzyskać. Najprawdopodobniej trzeba będzie kupić barwnik spożywczy, ale ja za barwnikami spożywczymi to tak troszeczkę nie bardzo przepadam, ale jeżeli chcemy uzyskać taki naprawdę mega pomarańczowy kolor, to jednak trzeba użyć barwnika spożywczego, bo teraz to jest taka, można powiedzieć, głęboka żółć. I bułeczek ogólnie wyszło tyle, plus jedna jest zjedzona przeze mnie i jedna jest zjedzona przez Juli. Bardzo dobre, a teraz będę... No to trzy są zjedzone. To już mniejsze o to, ile jest zjedzonych. Ale ogólnie wyszły bardzo smaczne. Teraz jeszcze będę robić lukier. Miałam początkowo robić lukier na bazie soku z cytryny, ale stwierdziłem, że nie będzie tutaj bardzo pasować, tylko bardziej będzie pasować lukier klasyczny, czyli cukier, puder i ciepła woda. Także do dzieła. I do wykonania lukru użyję 3 czubatych łyżek albo 4 czubatych łyżek, no powiedzmy takich czubatych łyżek pudru. Plus na razie jedna łyżka przegotowanej wody. I mieszamy. O, już widzę, że jest za gęsty. Albo może jeszcze nie, bo już miałam dodawać jeszcze jedną łyżkę wody. Nie, jednak trzeba będzie dać jeszcze taką niedużą łyżkę, bo jest jednak za gęsty. Także znowu odrobinka wody. Taka dosłownie ociucinka i mieszamy. Zaraz zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. A już? O, jeszcze tak myślę, że może pistację bym dodała, żeby była dekoracja, to będą smaczniej wyglądać. A wydaje mi się, że lukier jest porząsiu i jeszcze sobie tylko posiekam pistację i będziemy dekorować. It never rains in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind. You're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm and you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun... Dzień dobry, witam się z wami serdecznie już od tej strony z filiżanką gorącej kawusi. U nas dzisiaj zimno, tak jak widzicie, ja jestem w bluzie odziana. Wcześniej też chodziłam w bluzie, ale wcześniej chodziłam w żółtej bluzie, oby nie było, to się przybrałam, bo tamta niestety się ubrudziła z powodu przetargania tej oto pomarańczowej pani. Momencik, bo zupa mi tutaj zaraz wyskoczy z gara. Także tak jak widzieliście, przytargałam dynię, tą dużą dynię z pola. Oczywiście przywiozłam ją na taczce i już ją upiekłam, tak jak widzieliście. Upiekłam tylko jedną ćwiartkę tej dyni, bo ona jest dość duża i już sobie rozczyniłam ciasto na dyniowe cynamonki. Tutaj mam piurę, resztę i zamierzam jeszcze, chyba dzisiaj zrobię ten pumpkin, coś tam, wiecie, taki syrop do dyni. Tylko muszę poszukać sobie przepisu,
bo gdzieś ten przepis zapodziałam. A moje ciasto, bo ogólnie to dzisiaj jest zimno w domciu, to znaczy zimno w domciu, no zimno w domciu też jest, bo jest 20 stopni, tylko było rano, ale sobie już przywiozłam drzewo, rozpaliłam sobie w piecu, uszykowałam to puree z dyni, zrobiłam ciasto, które rośnie tam w piekarniku, no i teraz już po południu odzywam się do Was, bo zaraz będę robić też obiad, a później, no tak jak wiecie, będziemy na angielski. A dzisiaj na obiad będą pulpeciki w sosie koperkowym, bo koperek przyniosłam z ogródka. Ogóreczki widzę, że nie zmarzły. Dzisiaj też chyba sobie jeszcze je pozbieram, albo może jutro pozbieram ogóreczki i bym zrobiła troszeczkę kiszonych albo troszeczkę konserwowych, bo u nas ogórków konserwowych w ogóle w tym roku nie ma, więc jeszcze może taką, można powiedzieć, już no nie późną jesienią, ale jesienną porą może jeszcze będę robić przetwory z ogórków. Na razie widzę, że rosną. U nas dzisiaj było rano 6 stopni, ale to nie była 5 rano, tylko to była już godzina, tak jak wywiozłam Mateusza, to była godzina 6:30, więc było 6 stopni. Wiem, że nadal wciąż w Polsce utrzymują się gdzieś przymrozki, no u nas odpukać tych przymrozków nie ma, ale rozpaliłam w piecu, bo nawet ciepłej wody dzisiaj nie było, a więc musiałam się nawet i tym zająć z tego powodu, a poza tym, wy wiecie doskonale, że ja jestem zmarzluch i ja nienawidzę marznąć. Jak u mnie termometr w domu ci pokazuje 20 stopni, to jest znak, że trzeba rozpalać w piecu, więc tak też uczyniłam. No i tyle, także teraz zabieramy się za te pulpety. Zupę zaraz dzieciaki zjedzą, bo już przyszli ze szkoły. Jest godzina 15, więc akurat powinnam się wyrobić też i z drugim daniem, ale drugie danie to tak staram się robić, jak już wszyscy będą w domu, żebyśmy mogli wszyscy razem zjeść drugie danie. Tak wiecie, rodzinnie, normalnie, tradycyjnie, jak to zasadniczo, no można powiedzieć, w większości domów jest. Także teraz pulpeciki robią, koperkowe, pycha, uwielbiam, uwielbiam, a póki mam koperek, to muszę wykorzystać taki świeżutki, najlepszy. Story. He took out an old pen and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. I said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Takes to heart.
dzisiaj dużo ich leci, nie? Zaczęły się odlot. Odloty się zaczęły do ciepłych krajów. Praca na dziś została wykonana. Drożdżóweczki upieczone. Wyglądają przepysznie, a jeszcze lepiej smakują. Możecie uwierzyć mi na słowo, to znaczy musicie uwierzyć mi na słowo, bo inaczej no to nie mogę wam podać, żebyście sobie spróbowali. Kotynieńkę oczywiście tutaj swoje wyśpiewki znowu robi, a jeszcze Julcia piecze ciastka. A jeszcze Julcia piecze ciastka, wiem, już muszę wyczyścić piekarnik, czyszczenie piekarnika, więc ciastka też się pieką, a ja już będę się z wami dzisiaj żegnać, idę odpoczywać. Ale nie dłużej jak 5 minut, bo jakieś takie ciemne dzisiaj są. A ja będę się właśnie dzisiaj już żegnać, idę odpoczywać. Jutro będę przetwarzać dynię, bo dynia jeszcze tutaj mi została. Mam jeszcze do przetworzenia ile? No praktycznie całą dynię, bo ja dzisiaj tylko użyłam jednej ćwiartki. Także jutro będę piekła dynię, będę przetwarzać. Paulinka podesłała mi jakiś przepis na ten taki syrop dyniowy, tylko chyba troszeczkę inaczej robiony niż ten, co ja robiłam, więc na pewno też będę robić. Może jutro go zrobię, bo dzisiaj miałam robić, ale dzisiaj zabrakło mi już czasu, bo tak jak widzieliście, robiłam obiad, zrobiłam drożdżówki, pojechałam na angielski, wróciłam do domu, zrobiłam drożdżówki, mąż zabrał, jak wracał z pracy, to zabrał dzieciaki z angielskiego, a ja ogarniałam tutaj w domu. Teraz Julcia jeszcze piecze te swoje ciasteczka i idziemy spać, bo jutro będziemy to wszystko jakoś, to znaczy dzieciaki same sobie wyniosą oczywiście to wszystko do szkoły na ten kiermasz. Także ja już tutaj dzisiaj nie przeciągam, tylko uciekam do spania, a my widzimy się jutro. Także do zobaczenia, do jutra.